Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu Rynków na Poziomie i przechodzimy od razu do kwestii analizy tego, co na wykresie. Później na samym końcu dopowiem Wam jeszcze o nowym poziomie. Mam nadzieję, że ci z Was, którzy są z nami, ewentualnie którzy nas oglądają, są również wśród tych, którzy już z tych poziomów korzystają i mają je na swoim wykresie. Jeżeli nie macie ich na wykresie, a chcielibyście je mieć w takiej warstwie testowej, to jak najbardziej taka możliwość istnieje. Proszę, żeby się do mnie odezwać na Facebooku bądź bezpośrednio na maila mariusz@drozdowski.pl. Słuchajcie, na wcześniejszych spotkaniach pokazywałem Wam zachowanie ceny w stosunku do dziennych wsparć i oporów, czyli tych poziomów szarych, sky blue, że cena miała się zachowywać w ten sposób, że w danym dniu, w którym się pokazuje, cena porusza się pomiędzy przerywanymi kreseczkami z dużym prawdopodobieństwem, bardzo dużym, pomiędzy nimi kończy dzień. Jeżeli dzień kończymy poza nawiasami, to z dużym prawdopodobieństwem w nocy będziemy chcieli wrócić, zretestować ten poziom, nazwijmy to takiej strefy dziennej. Jeżeli wyjeżdżamy poza Sky Blue EX, czyli tutaj te przerywane, praktycznie mamy, no nie chcę powiedzieć pewniaki, bo na pewno bym wtedy przegiął, ale mamy prezenty, które mówią, że rynek będzie wracał. Do EX-a to jest prawdopodobieństwo rzędu 90 kilku procent, do Sky Blue ponad 80, też pod 90. I teraz co mamy w ciągu ostatniego tygodnia akurat na euro? Słuchajcie, na euro co się wydarzyło przez ostatni tydzień? Tutaj cena nic wielkiego nie zrobiła, w sensie nie doszła do żadnego z poziomów. Tutaj mieliśmy piękny zjazd i wyjazd. Dzień zakończony powyżej, mieliśmy wrócić do tego poziomu, wróciliśmy w dniu kolejnym. W tym dniu nuda, kolejny dzień, no jak widzicie wczorajszy, nie doszliśmy do poziomu, zabrakło tam odrobinę, no ale zabrakło, nie było reakcji. No i dzisiaj na razie jeszcze jesteśmy w takiej nocnej konsoli. Od razu będę przechodził do poziomu fiolet. O poziomie fiolet mówiliśmy tak, żebyście ten obrazek, ci z Was, którzy są z nami już od jakiegoś czasu, żebyście ten obrazek mieli taki uzupełniony. O fioletach mówiliśmy, że do fioletów będziemy chcieli dojechać i na nich zareagować. Ale to dojechanie miało znaczenie przede wszystkim takie, że na parach, gdzie USD jest na drugim miejscu, jeżeli mamy taki poziom poniżej ceny, to będziemy chcieli do niego dojechać. Jeżeli mamy go powyżej, to traktujemy go jako poziom reakcyjny. Jeżeli taki poziom reakcyjny, tak jak wczoraj, na przykład tutaj nie zadziałał, zobaczcie, mieliśmy taki poziom, który nam się rysował przez prawie dwa dni, to oczekujemy, że cena do tego poziomu wróci. Wróciła, ale jeżeli pojechali dalej przed godziną 14, 15 czasu ICM, nasza 14, to oczekujemy, że ta cena wróci. Jeżeli po 14.15 cena wybija na euro USD w górę przez taki poziom, może to po prostu robić na sesji amerykańskiej. To, co mieliśmy jakby w ciągu ostatniego tygodnia, no to była jakaś tam słaba reakcja na poziomy tutaj fioletowe, tak, widzicie, ale później tutaj reakcja, po południu przebicie. Tutaj nic się nie wydarzyło, mieliśmy wczoraj bardzo słabą reakcję, raczej traktowałbym tak, jakby ich tam wręcz nie było. Przebicie, powrót, wyjazd w górę przed 14, więc ten powrót był, no można powiedzieć, że prawie oczywisty. Dzisiaj na fioletach nic więcej się nie dzieje. Tak wygląda wykres wspólny i skoro mówiliśmy, że poziomy powyżej ceny dla euro USD są poziomami reakcyjnymi. Jeżeli euro USD dojedzie nam do Sky Blue, tutaj tego górnego, jednocześnie jest tu też fiolet, bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo reakcji i to reakcji silnej. Jakbyśmy jeszcze nałożyli na to chmurki, mielibyśmy jeszcze dodatkowe maćki, inne rzeczy, ale o tym przy innej okazji. Przejdę sobie do Australijczyka. Na początek wyrzucę fiolety, tak żeby ten obrazek był trochę bardziej czytelny. Sytuacja na Australijczyku jest ciekawa, to znaczy ciekawa w tym sensie, że mamy sytuacje, których zbyt często nie widzimy. Cofnę się trochę dalej, jak tydzień temu.
Mieliśmy, słuchajcie, taką akcję, że tutaj wyjechaliśmy i nie wróciliśmy. Wróciliśmy co prawda do Skyblue X, więc setup jako setup został zamknięty, ale setup statystyczny czekał i to czekał 2 tygodnie na to, żeby go rozliczyć. I teraz podobną akcję, bo tutaj też na dole na przykład, nie? Podobna akcja była, ale dość szybko rozliczona. Ale podobną sytuację mamy w tej chwili tutaj. To jest jedna, a tu jest druga. I po czymś takim, jak już są dwa takie setupy, które wiszą, to cena albo wpada w konsolę, mówię teraz o zachowaniach takich statystycznych, albo będziemy rozliczać te poziomy na dole. Rzadko się coś takiego spotyka, chyba, uwaga, tutaj ważna rzecz, że rynek odwraca długoterminowo. To wtedy takie poziomy potrafią zostać faktycznie nawet na 2-3 miesiące. No tyle, że wtedy trzeba pamiętać o tym, że stop na kapitale 5% pod setup, trzeba to odpłakać i zapomnieć, nie? W sensie zostawić te poziomy, bo one z dużym prawdopodobieństwem, ta cena tu wróci. Tyle tylko, że znowu pytanie, kiedy? To czasami warto odpuścić, pojechać z nimi zgodnie z chmurkami, z jakimś wzrostowym trendem, szczególnie, że na chmurkach, jeżeli oglądacie też spotkania Q&A na MMD, one są zawsze we wtorki o godzinie 19 i nagranie jest też na grupie MMD, na Facebooku i chyba na YouTubie nie ma. Na YouTubie jest jako niepubliczne. No to można sobie tam podejrzeć, co chmurki mówią. Dobra, Australijczyk, jak widzicie, są poziomy ewidentnie prospadkowe. I teraz, jak dołożymy do tego fiolety, to tu jest jeszcze fiolet, który czeka na swoje rozliczenie, bo jest przed 14 rozjechany. Tutaj ten był przed 14 rozjechany, ale jak widzicie, został rozliczony. No i te, które są poziomy, jak mówiłem, jeżeli USD jest na drugim miejscu, to są to poziomy reakcyjne. Czyli jeżeli mamy, no właśnie, taką akcję jak tu, tej reakcji nie było, był wyjazd, można by powiedzieć, że w okolice tych poziomów, bądź przedwczorajszego poziomu Skyblue X, to do tego poziomu powinniśmy wrócić. Dokładnie na tej samej zasadzie jest ten poziom tutaj fioletowy na dole. Tu są fiolety przebite, które też sugerują spadki. Tak z czystej ciekawości, jak tego dalej nie wybiją. Takie pojedyncze poziomy też mogą być ważne. Zaznaczę to, zobaczymy, być może pod koniec jeszcze naszego spotkania zajrzymy na Australijczyka. GBP USD. Podobna sytuacja. Cena ma się poruszać znowu pomiędzy tymi poziomami grubymi z dużym prawdopodobieństwem, a z jeszcze większym pomiędzy przerywanymi. Co się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia? No można powiedzieć, że sama nuda. Rynek poruszał się pomiędzy grubymi nawiasami, wyjechał w nocy, jakby zamknął setup. W kolejnym dniu spadek, można powiedzieć, że dość gwałtowny. Wyjazd poniżej Skyblue. Mamy wrócić do tego poziomu. Nie wiemy oczywiście kiedy. Skyblue X jak najbardziej reaguje. Co się wydarzyło? No wybiliśmy stop lossy. Po wybiciu stop lossów rynek wrócił do naszego poziomu, ale trochę zamieszał. Dlaczego zamieszał? No bo w kolejnym dniu znowu przebili poziom, tylko że w drugą stronę. Czasami rynek bywa bardziej dynamiczny, no i wtedy takie rzeczy się dzieją. Zobaczcie na USDCHF-ie. Wyjazd do góry, mamy wrócić. W następnym dniu dojechaliśmy do Skyblue, zatrzymani. Poziom nie został rozliczony. Dla mnie taka odległość to jest brak rozliczenia. Podobnie zresztą tutaj. Czyli dzisiejszy spadek na GBP USD, tutaj w nocy, który mieliśmy, to cały czas nie jest jeszcze, przynajmniej dla mnie, w oparciu o jakieś tam doświadczenie i obserwacje, nie jest rozliczony. Ten poziom chyba też jest, tak, ten poziom też nie jest. Więc to są takie niedojechane poziomy. Bardzo często one nie są zostawiane przypadkowo. To jak poobserwujecie trochę historię, to sami tego doświadczycie, zobaczycie. GBP USD to trzecia para z fioletami, które będąc na górze są oporami. Jak to działa, no to sami widzicie, tutaj możemy zaznaczyć ten poziom również. Opory. Opór, tutaj była reakcja, oczekiwalibyśmy mocniejszej, ale mimo wszystko była. No i tutaj też sytuacja, reakcja, wyjazd, ale z powrotem znowu odbijamy się od takich poziomów Skyblue bardzo, bardzo precyzyjnie. Na scalping rewelacja pod 5-10 pipsów, ale jeżeli ktoś na przykład gra trendowo, to bardzo często takie sytuacje są, że mamy cofkę do miejsca,
które będzie istotne i tam można się dopakować piramidując. Niestety na temat piramidowania ja Wam za dużo nie powiem. Tu ekspertem dla mnie jest Paweł Szwajcar i jeśli ktoś chciałby piramidować, to odsyłam do niego obserwować, uczyć się i chłonąć tą wiedzę. USD CAD. Tu mamy odwrotną sytuację, czyli poziomy na dole są wsparciami. Jeżeli coś jest na górze, to wtedy jest do rozliczenia. Warunek przed 14. Tu jest taki poziom. I tyle. Tak? A jeżeli się znajdujemy poniżej takiego poziomu przed 14, to jazda do góry. Tu mieliśmy reakcję, spadek, o ten poziom. Jak widzicie, tutaj mieliśmy nawiasy. Wyjazd w dół. No i dwa dni później poziom został zaliczony, setup domknięty. Przedwczoraj poniedziałkowy poziom, zarówno fiolet, jak i sky blue, poziom reakcji. Podobnie było wczoraj. Przejechaliśmy się, tak można powiedzieć, od bandy do bandy na dziennych wsparciach oporach. W nocy jeszcze raz był reteścik. No i dzisiaj jesteśmy w chwili obecnej na sky blue, czyli na wsparciu jednocześnie pod fioletem, co sugeruje, że powinniśmy zareagować i wrócić do tego poziomu. USDCHF. Na USDCHF-ie była niezła jazda. Ta konsolka, ona wygląda na konsolkę, ale jakby mieliśmy jazdy w tej z powrotem i tu się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo, ale zobaczcie, że wszystkie setupy zostały rozliczone. Jeżeli cofniemy się tylko o tydzień, bo jeżeli chcecie więcej, to zapraszam do filmiku z poprzedniego tygodnia, ale tutaj jazda pomiędzy nawiasami, tutaj wyjazd, powrót w dniu kolejnym, tutaj reakcja i teraz ten poziom został rozjechany. No i ktoś mówi impuls prospadkowy, oczywiście teorie dorabia się przeróżne. W następnym dniu poziom rozliczony. Rozliczony, a jednocześnie tutaj te nawiasy rozjechane. Co się dzieje w dniu kolejnym? Powrót do tych nawiasów, tak? Tutaj, rozliczonych. Wczorajszy dzień mieliśmy mały wyjazd, ale powrót. I dzisiejszy dzień, jakby tego typu wyjazdy już nas nie interesują. Po separatorze okresów cena może sobie robić, co chce. Więc na razie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jak cena, to co mówiłem, są fiolety, ma być to poziom reakcyjny. Jeżeli tu by się pojawiła cena, jeżeli tutaj się pojawi cena na tym poziomie, to będziemy grali reakcję pro wzrostową. Jest na, chyba ten poziom tutaj wisi, nie. Nie wiem, precyzyjnie go nie jestem w stanie aż tak określić. No, jakby poziom został, widzicie, ten wisiał, bo mieliśmy tutaj nawiasy, cena wyjechała, zarówno z SkyBlue, jak i SkyBlue X. Wróciliśmy po kilku dniach i ten poziom rozliczyliśmy. I ostatnie USDJPY, podobna akcja. USDJPY, USDCHF moim zdaniem są jednymi z lepszych instrumentów, jeżeli chodzi o poziomy SkyBlue na Deep Market Level. Trzymamy się w ramkach. No tutaj jakby była nuda, no bo co prawda odbiliśmy się od poziomu z dnia poprzedniego, ale tutaj się nic wielkiego nie działo. Wczoraj gwałtowny zjazd, no jakoś tak przypadkowo do tego poziomu. No i wyjazd do góry, dzisiaj przebicie, ale tak jak powiedziałem, po północy to nas nie interesuje. Aż z czystej ciekawości sprawdzę. No, nie dotknęli, opowiem tak, nie? Zabrakło 3 punktów. No ale tak to mniej więcej działa. No, zobaczymy. Więc ponieważ poziom fiolet jest na dole, no to on nas nie interesuje, do niego nie jedziemy, bo to para z dolarem na początku, ale gdybyśmy spadli, to tutaj będziemy oczekiwali reakcji. Jeszcze tylko tak zobaczę, bo tu jest poziom, zobaczcie, przed 14 cena wyjechała w dół. Jeżeli jest poziom przed 14, który jest jakby rozbity na fioletach na USDJPY, to powinniśmy go zrobić. No, dobra. 3 tygodnie i w końcu zrobiony. No ale to są takie miejsca docelowe, że
jeżeli coś takiego się pojawia i nawet jeżeli zaliczyliśmy gdzieś po drodze stopa, to zaznaczamy poziom i szukamy okazji na zabranie się w taką podróż. Bo wtedy tych pipsów jest naprawdę dużo i tego stop lossa w lewej części można odrobić. Czy zanim zacznę kolejny poziom omawiać, czy macie jakieś pytania do tego, o czym mówiłem? Czy jest to dla was czytelne? No właśnie, przede wszystkim, czy jest to zrozumiałe? Czy to waszym zdaniem po pierwsze może dać przewagi? A po drugie, czy to, co mówię w miarę czytelnie, bo mam świadomość, że czasami używam skrótów myślowych. Tak patrzę na to, to jedyne, co mi przychodzi, to handlowanie na reakcję, tak? No te tam pięć... Wiesz co, już ci odpowiadam, nie do końca. To znaczy, handlowanie na reakcję, bo o tym jakby też mówiłem w pierwszych filmikach, to jest takie bardzo zachowawcze, jakby najprostsze do przekazania. Bo mając te poziomy na wykresie, jesteś w stanie nałożyć na nie inne metodologie, jesteś w stanie nałożyć MMD, możesz nałożyć na to Ichimoku, jak gdyby inne klocki, możesz nałożyć typowe wsparcia i opory i patrzeć, gdzie budują się przewagi. Jak na przykład jakiś jest impuls, zniesienie FIBO i ono się pokrywa z takim poziomem, czy to fioletowym, czy to sky blue, czy to jeszcze zaraz będziemy mówili o kolejnym, czyli o tygodniowych wsparciach, oporach, o redach, to jeżeli masz jakby dodatkowy element, który ci mówi, że to ma prawo zadziałać, to na pewno poziomy z Deep Market Level dają taką przewagę. Wziąć 5 pipsów na takim sky blue, a potem zobaczyć taką lagę, to aż przykro. No to jeszcze bardziej przykro jest po lewej stronie, gdzie tutaj na dole wyjechali spod tego fioleta, tak o tym właśnie mówię, i patrzeć, jak ładnie do tego fioleta dojechali. To jest dopiero żal. No, znaczy wiesz, no gdyby to jeszcze było liniowo, tak jak był spadek, to byłoby w ogóle milutko, nie? Bo tu jeszcze w tej konsoli trochę emocjami szarpali, no ale też znowu w tej konsoli można było też swoje odciąć, nie? Ale na początek to te na 5 pipsów jest takie bardzo, jak powiedziałeś, zachowawcze. Tak. To znaczy, wiesz co, mówimy o 5 pipsach, ale na przykład jakieś tam badania, które zostały wykonane później przez kolegę Marcina, to one pokazały, że można spokojnie grać nie 5, a 10. Dwa, można, oprócz Australijczyka, jemu na Australijczyku wyszło, że 8 pipsów, ale znowu, po to dostajecie też jakby dostęp, jeżeli ktoś jest nowy, nie? Taki dostęp historyczny, kawałek tego historycznego dostępu, żeby sobie sprawdzić, czy to faktycznie tak działa, jak mówię, czy można do tego dorobić swoją własną teorię i grać jakiś własny schemat. Bo to jest, ludzie na początku jak coś poznają, to no bardzo często oczekują odpowiedzi zero-jedynkowych. No ale jak to działa? No to bach, jest setup na 5 pipsów, działa. A potem już w zależności od tego, jak tam kto doświadczenie posiada, czy wiesz, jest, jak to się mówi, kombinator, nie? Do czego można dołożyć. Są na przykład takie poziomy, o nich co prawda na rynkach nie będziemy za dużo mówić, ale na rynkach na poziomie, ale są takie poziomy pływające na niektórych instrumentach i to są poziomy związane z jakby z brakiem płynności na rynku, z faktycznym brakiem płynności, na których ceny nie było. I potem rynek ma to do siebie, że do tych poziomów próbuje znowu z dużym prawdopodobieństwem skutecznie dojść. Więc nie tylko 5 pipsów, odpowiadając na twoje pytanie. Chyba, że ci przerwałem, a chciałeś jeszcze o coś zapytać. Nie, dziękuję. To była taka pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy. Mhm. Takie jakby... Nie, no to wiesz, to właśnie największa bajka to jest zabrać się na przykład w taką podróż, nie? Od bandy do bandy, tu. Mhm. Czyli wyczekać moment, no bo jak zobaczymy sobie to na miedynkach, no, co prawda mieliśmy gwałtowną zawrotkę, więc ta pewność do zjazdu nie byłaby aż taka pewna. No i co więcej, oczekiwalibyśmy na tym poziomie przed godziną 14, na fioletach oczekiwalibyśmy reakcji. No ale wiesz, no kurde, cała akcja się odbyła tutaj, retest, no i potem heja w dół, nie? I to jest przyjemność. Często jest też tak dla osób, które grają na przykład sesje japońskie, czy tam sesje azjatyckie, że te poziomy, jeżeli nie były tknięte w ciągu dnia podczas sesji europejskiej i podczas sesji amerykańskiej, no to one działają. I teraz jak ktoś chce tutaj kawałek urwać,
sposobność jak najbardziej jest. Jednocześnie ten poziom na USDJPY, on jak się zaczyna malować przed północą, to często maluje się kontynuując po północy, no czasami jest drobne przesunięcie. Ale skoro wiemy, że przed 14 na parze, gdzie USD jest na pierwszej pozycji, cena jakby powinna wracać do tego poziomu, to tu jest super poziom do tego, żeby taki powrót zagrać, nie? Jak widać, nawet wiesz, jeżeli byś z pozycji wyszedł, tylko znowu, no to trzeba siedzieć w budce na parkingu, o. I będąc parkingowym można takie setupy grać, bo normalni ludzie niestety w tym czasie śpią. Zawsze mówiłem, że parking to jest najlepszy interes, jaki można mieć w życiu. Tak, coś w tym jest. Przechodzę dalej do kolejnego poziomu, o którym chciałem powiedzieć, czyli o redach. To są poziomy tygodniowych wsparć i oporów. I one działają tak jak Sky Blue, czyli tak jak dzienne wsparcia i opory. Różnica jest tylko taka, że zasięgi są inne. No i cena tam rzadziej bywa, bo tak jak na tych dziennych wsparciach i oporach cena jednak bywa dość często, tak w tym przypadku, no tu już mamy praktycznie na końcu, jadąc tak trochę od lewej, na końcu obowiązywania tego poziomu, gdzieś się tam reakcja pojawiła. W kolejnym tygodniu, no bo tu są, no właśnie, może pokażę jakby całość. Po prawej stronie. Skyblue ma tylko jedną kreseczkę, tutaj są dwie. I to są jakby pomiędzy tymi wewnętrznymi powinna się cena utrzymać w danym tygodniu, przy czym tydzień jest liczony od środy do środy. I jeżeli jesteśmy powyżej tego poziomu albo poniżej tego, to cena powinna do tego poziomu wrócić w przyszłości. Skyblue EX, czyli te przerywane, no to są takie poziomy, które są bardzo rzadko osiągane, ale są. Będziemy analizowali za chwilę inne pary walutowe właśnie pod kątem redów, to zobaczycie. Ale reakcja to samo. Odbicie, są jakieś gwałtowne ruchy i wszyscy się zastanawiają, gdzie oni jadą. Bardzo często redy ich zatrzymują i na nich oczekujemy reakcji. I teraz albo reakcji, albo konsoli. Czasami bywa tak, że po prostu cena się przykleja do takiego poziomu i zasuwa bokiem przez tydzień, dopóki się nie pojawią nowe poziomy i pozwolą na jakby dalszą jazdę. Reakcja, kolejny tydzień. Tutaj widzicie wyjazd, powrót. Tutaj była nuda, bo nic nie zaliczyliśmy. Kolejny tydzień, akurat na sam koniec tygodnia, reakcja. I to, o, widzicie, tu jest dobry przykład. Ten poziom. Wyjazd, tu był środa, czwartek, piątek. W piątek wyjazd powyżej, z dużym prawdopodobieństwem na powrót, no i wrócili. Ale oni tutaj mają jakby w tych ramkach być od środy do środy. Czyli cały wyjazd do góry, jakimś takim przypadkiem do poziomu z poprzedniego tygodnia, no i zjazd, nie? I w momencie, kiedy cena przebija nam ten poziom, no to setup jest zamknięty. Setup na ten tydzień. Spadliśmy, no spadliśmy znowu do redów. Tak wyglądają redy na Australijczyku. No i jak dołożymy do tego Sky Blue i dołożymy do tego fiolety, to zaczyna się robić gęsto. No ale chodzi też o to, żeby krok po kroku łapać percepcję i patrzeć, jak to wygląda. Cały ten gwałtowny spadek, z którym mieliśmy do czynienia, pierwsza reakcja na redzie tym, druga wyjazd w dół, zatrzymanie na Sky Blue i zmiana kierunku. Następny, pojadę w dół po prostu, USDCHF, wyłączę fiolety i Sky Blue, odpalimy sobie redy i teraz spójrzcie, są takie akcje i to jest bardzo ważne, żeby nie myśleć w kategoriach grali, bo myśląc w kategoriach grali, czyli takich setupów, które zawsze wchodzą, wpadamy w nawyk, no i rynek wtedy nam płata figle. Mamy taką tutaj sytuację. W czwartek cena wywaliła w górę i zobaczcie. Raz, dwa, trzy, nie doszliśmy, cztery, pięć tygodni czekania na to, żeby taki poziom rozliczyć. Co prawda, po jego wybiciu mieliśmy konsolkę, no ale odjazd był bez dwóch zdań, konkretny. Tutaj mieliśmy kolejny tydzień reakcję, tutaj też wybicie, ale wróciliśmy w kolejnym tygodniu,
tak, do tego poziomu, tutaj do tej strefy. Kolejny tydzień reakcja, no i teraz idziemy bokiem, nic się na USDC HF-ie nie dzieje. Paweł pyta, dlaczego podwójne linie, tam też jest jakiś extension line. Extension jest tutaj na przerywanej. Nie wiem, czy widzicie, ale tu jest taka przerywana. To jest ta, jakby ten poziom takiego maksymalnego wychylenia. I teraz tutaj jak, bo na USDJPY takiego przykładu nie miałem, ale na USDC HF-ie zobaczcie, jak był wyjazd do poziomu extension. Bywa i tak, że oni potrafią jechać jeszcze dalej i to zaraz na USDK-dzie wam pokażę, ale wszystko powyżej EX-ów no można traktować jak takie trochę prezenty na powrót do EX-a. W przypadku USDK-da, zresztą innych walut też, jak mieliśmy zamieszanie to covidowe w lutym, marcu, kwietniu, to tam były po prostu szaleństwo, jak te rynki jeździły, no tylko że wszystkie setupy się porozliczały. Więc wszystko było szalone w tym czasie, ale było szalone według określonych reguł. Tak wygląda USD CHF jakby z kompletem. Tak, zjazd, poziomy reakcyjne. No, tak to wygląda, nie inaczej. USD CAD. Tu zaznaczyliśmy fiolet, który tam jest na górze. Tu będziemy mieli sytuację właśnie taką, gdzie była jazda bez trzymanki. Normalnie USDK odchodzi zgodnie z zasadami, czasami odwala właśnie takie numery, spójrzcie, środa, czwartek, wyjazd i to taki wyjazd bardzo, bardzo konkretny, koniec tygodnia rozliczone. W następnym tygodniu też wróciliśmy, rozliczyliśmy, tutaj nie dotknęliśmy żadnego reda. Kolejne, reakcja, ale zamknięcie setupu wewnątrz poziomów red. Kolejna sytuacja i tu mamy kolejny odjazd, tak? Czyli rynek piątek się zatrzymał na redach i co się wydarzyło? Wyjazd od poniedziałku w górę, no ale znowu środa, cały setup zamknięty. I kolejny, tu jest akurat piękny przykład, jak cena potrafi zatrzymać się na redach i po prostu wchodzi w konsolę. Nie mamy reakcji, takich jak widzieliście na poprzednich instrumentach, tylko po prostu cena konsoliduje. Teraz następny spadek do redów. Kolejny tydzień nuda, kolejny nuda, końcówka, dojazd i teraz widzicie, końcówka, dojazd do reda i jeżeli, to jest też takie spostrzeżenie, że jeżeli cena w środę jest w okolicach poziomu red, to z dużym prawdopodobieństwem będzie to kierunek na następny tydzień. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli spadną, powiedzmy, że odbilibyśmy się w tej chwili w dół, nie byłoby tej lagi w górę, to spadek z dużym prawdopodobieństwem zatrzymałby się nam na tym poziomie red. No ale zeszły tydzień, widzicie, jest tutaj jazda bez trzymanki, taka jak była tam gdzieś poprzednio również, tylko że jazda bez trzymanki w czwartek wybicie w górę, a tak naprawdę już w poniedziałek setup był rozliczony. Tak, wróciliśmy. No w tej chwili poruszamy się bokiem wewnątrz strefy. Dokładamy redy, dokładamy sky blue. No i aktualna sytuacja wygląda jak na załączonym obrazku. Tu 5 pipsów chyba już było. Tak. Dobra, GBP, USD. Poziomy red na GBP USD. Tutaj był wyjazd w tym tygodniu, powrót. Jak widzicie, spadek, 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 w środę, a potem próba jazdy dalej. Setup, utrzymanie ceny wewnątrz, utrzymanie ceny wewnątrz. Kolejny tydzień, zjazd, dokąd? Do redów. Możemy oczywiście mówić, że dobra, gdzieś tam rozliczyli któryś z tych poziomów zeszłotygodniowych, ale chodzi o to, czy setup został utrzymany. Tak, tutaj. I teraz mamy kolejny tydzień, czekajcie, bo tu jest, bo tu jest rozjazd. Tak, cena odbiła się, pokonsolidowała, ale w poniedziałek wybiła górą, we wtorek stestowała, no i pojechali. Ten poziom, ponieważ nie było ceny tutaj w środę, znaczy dokładnie w nocy z wtorku na środę,
Ten poziom był do rozliczenia. Niestety zajęło im to prawie 3 tygodnie, żeby do tego poziomu wrócić. No ale rozliczyliśmy. Tutaj nic się przez te ostatnie 3 tygodnie nie działo. Dzisiaj w godzinach popołudniowych będziemy mieli nowe zakresy na kolejny tydzień. Zaraz oczywiście pojedziemy dalej, bo widzę, że czas mnie kurde goni. Czy do tego macie jakieś pytania? Do tych redów? To chyba sytuacja jest jasna, tak? Że musi zostać cena pomiędzy poziomami, tak? Tak. Znaczy, no wiesz, bierzemy pod uwagę, że to jest standard i jakby powtarzalne zachowanie, ale mamy na przykład taką akcję jak tu. Tak? Powinna się cena utrzymać pomiędzy tymi ramkami, a zauważ, że my od 2 miesięcy jesteśmy poniżej, nie? Wybicie, właściwie nie ten poziom, przepraszam, a ten wewnętrzny. Wyjazd, no i cały czas reguła jest spełniona, z takim małym wyjątkiem. Więc musi być setup, znaczy musi być stop loss na przykład na kapitale, że jeżeli pod takiego reda grałeś, to po prostu 5% mówisz dziękuję bardzo i popłaczę w kąciku, ale poziom zaznaczam, dlatego że statystyka mówi wracamy. Tylko nie wiem kiedy. No niestety, to jest ta zmienna, na którą nie potrafię odpowiedzieć, ale wiesz co, no można próbować to łapać maćki z MMD, nie? Dopóki nie ma maćka prowzrostowego, to nie macie w pozycji w tamtą stronę. Niestety to jest ten element związany z jakby z decyzyjnością po naszej stronie, bo narzędzie daje przewagi, gwarancji nie. Zresztą jest ze statystyką i z tego typu sytuacjami jak tutaj jest też taki problem, że podobno nawyk jest drugą naturą człowieka i my bardzo łatwo wpadamy w nawyki, również w nawyki takie związane ze statystyką na wykresie. Jak coś wchodzi dłużej niż 2 tygodnie, to zaczynamy to interpretować, że to już zawsze tak jest. I nie dowierzamy, jak się coś dzieje niezgodnie z tymi zasadami. Tak, i uważamy, że... Nie, no wróci, nie? Wróci, no przecież wróci. Zawsze wracało. No nie. Nie wróci, albo czasami wróci po 2 miesiącach. I ostatni Australijczyk. Podobna sytuacja, czyli ramki, wyjazd z ramek, powrót, rozliczenie setupu. No i tu widać, no na Australijczyku redy jakoś specjalnie okazji do zarabiania nie dały, ale no bo nie mieliśmy tutaj na nie reakcji, mieli się trzymać w środku i na pewno nie ma sensu grać do poziomów red, chyba że je przekraczamy, ale tak to do żadnego z poziomów bym nie rozgrywał. No i tu jest też piękny zjazd, znowu zjazd, który mija nam poziom w środę. Środa, czwartek, przechodzimy dalej. No tak się akurat złożyło, że zatrzymaliśmy się na redach dolnych. Tyle tylko, że nam tutaj, kurde, zostały te sky blue. Sky blue i fiolety. Aż się proszą, żeby wrócić, zretestować. Zresztą no, poziomy, które są bardzo blisko siebie, uprawdopodobniają nam to, że na przykład zbuduje nam się tutaj konsola. Wykluczyć tego nie można. Jednocześnie jesteśmy teraz na fioletach sprzed 2 tygodni, które są potencjalną strefą reakcyjną prospadkową. Nie ukrywam, że na to liczę. Okej, serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za dzisiejszy dzień w kontakcie.